Do łódki, do łódki! Nie wiem, czy ja dotrwam, najwyższy mi Ronaldinho będzie strzymał! O, mam jakiś bandaż, kurwa, nie! To nie może być koniec! Dobra, czekaj, kiedy dostałem ten pierdolony telefon pieprzonego kartelu. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest kartel. Trzeba wykonać wszystkie telefony i wszystko będzie w pozondalu. O, jest Ronaldinho. Ready jakby co, git? Yeah, that's right. Dobra, chodź się do tamtych. Właśnie. Się zakopisz w tych piasku. nie masz jakiś trampek na zmianę? No, na bosaka będzie zapierdalać. Pięty sobie przynajmniej zetrze. Oho! Idziemy. Odważnie. Przynajmniej sobie suchą skórę z pięt zetrzesz. Peeling. Nie będziesz musiała pumeksa używać. Przepraszam za małe spóźnienie. Wyskakuję ci z telefonu, zamknij mordę. Na ziemię. A ty cika, może zostaniesz u nas na Kajo? Z chęcią się zajmiemy. Tranquilamenta. Lepiej nie. Czyli kurwa ty, mniej pytań, więcej roboty. Przepraszam. Tranquilo. Ręce na pojazd. Chyba. Nie wołałem cię. O kurwa. Ronaldinho. Styropian. Czuję, słyszałem co innego. Ronaldinho, styropian, kurwa. Ładny. No? Bo ja się trochę cykam. No ja też. Co jeżeli nas oni odpierdolą i nigdy już nie wrócimy do Los Santos? Nie mów tak nawet. Nie muszą pochować na moim cmentarzu. Ej, tak ma wyjebane. Mogę zginąć, kurwa. Uczyliście się tego hiszpańskiego, bo ja nie pamiętam nic. No disparo znaczy no nie strzelać. No disparo, dobra. Si. No, albo ręce do góry być. Manos arriba, dobra. No to co? Na pokład. Ja wybieram YB po... Kurwa, sam nie wiem. Kuj, wsiadam tutaj. Wygodna to siedzenie być. A się nie spierdzielę? Szefa, wygodnie usiąść lepiej. Dobra, mamy to. Jedziemy stąd. Czy ty mi właśnie rozkazujesz, amigo? Nie, ja tylko sobie mówię sam to samo. Mówisz domu kuku. Tak, dokładnie. Ja domu kuku, już być w ciszy. Tranquilo. Widzę, że macie przygodę życia. Nie mam pojęcia, jak Don Padre kurwa postwierdził, że się na coś mu przydacie, ale skoro tak, no to płyniemy. Przejdź mu koko! No, mu kuku zawsze się przydawać. Uspokój się mu kuku, to dwa wyjdę! Ale pusto. Co ty robić? Rozumiem, że jeszcze nigdy nie byliście na Cayo Perico. No niekoniecznie. Może kiedyś, nawet ci co krajoznawcy. Powiedzcie mi, ile wy na start chcecie, żeby rzucić? No jak to ile? No tonę w kredens. Wam odamę, także jak byśmy się dogadywali kiedyś. Ta, tonę w kredens, kurwa. Kredens to ty możesz to najwyżej trzymać, kurwa. Kurwa, zapiszę to. Dobre to być. Szefa to nawet zatkać. Ciekawe, co tam Ronaldinho rozmawiać z drugim panem. A ja myślę, że ten drugi amigo niekoniecznie jest skory do rozmowy. Musiał dzisiaj zabić parę osób. Mi się wydaje, że Ronaldinho mu cały czas coś namiga. Będzie mu tam pierdolić cały czas, kurwa. Szefie, a jak dojedziemy na miejsce, to będziemy mogli zajebać coś na testa? Zobaczymy. Będziecie mogli zobaczyć, jak to jest produkowane nawet. My kiedyś żeśmy na dzielni pili ten... Lin z rekina. My mieszaliśmy zawsze ten... Tram z rekina i my mieszaliśmy to z tym orange... O kurwa! Otek, patrzcie. Kurwa, się prawie rozjebać w nas. To są nasi? Nasi. Kurwa, mógłbyś myśleć, żeby się prawie rozjebać w nas. On dużo latać? Mógł mieć stresa. Musimy patrolować, czy się nikt nie zbliża. Wysiadać. Wysiadać. No, czego się śmiejesz, kuku? Znaczy pieprzle, no. Więc mnie nie jest.
to jest mój zamiar. Cała koszula przemoczona. Mógł zdjąć? Nic, zaraz wyschnie, zaraz wyschnie. Nie ociągać. Kurwa! Ola, ola! Mój bien, ola, ola! Pakować się do samochodu. No jasne. A do którego? Do niebieskiego, tych czerwonych. Reszta do nas. Jest. Wasza dwójka do mnie. Co mam go? Hermano. No, przywitamy się. Przywitamy się z kim? Z kontrahentami, którzy nie dotrzymują umowy. O, co? Nie dotrzymują umowy. To normalne. Wsiadaj, amigo. Podwieziemy. Ola. A rekiny go później wpierdolą. Rekiny. Pewnie sobie coś zasłużył, prawda? Si, dokładnie. W tym hangarze trzymamy, kurwa, najdroższe samoloty. Don Padre. Mamy jeden pozłacany. Don Padre, jeden pozłacany. Całkiem nieźle. Lata sobie do Europy. To jeden z Hermano chyba jechał. No, pewnie po ciało. Patuszka, no ale my jesteśmy tutaj przyjechaliśmy po prostu przywitać i dobić interesów, tak? No jakaś tam tona w kredę z tego, co słyszałem. Tutaj rozładowujemy cały towar. Jak już was oprowadzić, to zaprowadzimy. Wysiadać przejdziemy się. Jasne. Tutaj normalnie kontenery na łódki wpierdalamy później na frachtowce i to wszystko do Stanów albo kurwa do Europy. Możliwe, że ten dźwięk to nie jest przypadkiem o Octopusy 1000 jeszcze ze starej produkcji lat 90. Trochę jest, ale kurwa. Mój wuja robił przy tych dźwigach, kiedyś produkował stal kurwa miedzianą do produkcji kurwa Octopusów 3000. Tak? To możesz kiedyś kurwa u nas na dźwigu popracujesz. Nie ma problemu, ale jak na razie przyjechałem po sztukę w kredens. Cytole. Dalej za mną. Jeden z naszych. Całkiem nieźle się tutaj urządzili. Pełno hangarów. W każdym kurwa co innego trzymamy. A wy mi powiedzcie, jaki rynek zbytu wy macie? Kluby? Kawiarnie? Gdzie wy to chcecie opychać? Jak to gdzie? No przejęliśmy ostatnio prawie cały rynek w Los Santos, tak? Całe South Central bierze od nas towary i jest głodne. Potem trafia to na Wildwood i tak się rozprowadza to po całym mieście. Przecież wszystkie te kluby teraz są poobstawiane przez nas. Tylko jesteśmy teraz na... jesteśmy teraz puszczni, tak? Dlatego musimy dobić tego targu. O kurwa, widzę, że tam Czarnuszek kurwa siedzi. Zaraz. Sekundka, trzeba się nim zająć. To jest jeden z waszych pracowników. Cika! Weź go kurwa zastraż, jak mi się tak będzie opierdalał, to kurwa nogi z dupy powyrywam. Jebane pendejo. Cześć, koniec przerwy. Wow! No i oj, będzie trzeba nowego pracownika w takim razie znaleźć. Wystrzałowa Cika. Mamy czwórkę. No tak. No w sumie mamy. A ci gdzie? Dobra. O! O, amigos. O! Przekoczył ciekawy. Dobra, wracamy. Tranquilo. Kuku. Rochy. Ja, si. Kurwa, coś... Żwawi to nie jesteście. Nie no, tamte, mogę powiedzieć, o. Przestań, Randolfinio. Jak ze strażą graniczną walczymy, to z takimi łodziami wypływamy. Duże kalibra. No, samoloty też zdejmuję. Myśliwce też może trafić, jak dobrze, kurwa, jak wolno lecą. Kurce, bo zazdrościć. Jeszcze żeście się tutaj uchęcili. No, Don Padre lubi wydawać pieniądze na obronę wyspy. Amigo, kepasa. Kepasa. A tak kończą, kurwa. Miliarderzy, którzy się nam, kurwa, przeciwstawią. Spokój tam, kurwa! Co on takiego wam zrobił, co? Spokój! Następnym razem w ciebie trafię. Więc uważajcie. Jedziemy dalej. Pomocy. Dobrze, tak trzeba. Pomoc, proszę. W którą stronę idziemy? No już się napatrzyli, to idziemy. Kurwa, Puma! Gdzie? Przyjechał sobie przed chwilą tam Pumę! Tutaj Pumy żyją! Bo może mi się coś przewidziało, no już sam nie wiem. Vamos! Tak, już idziemy. A tak w sumie to co ten gość przeskrobał sobie tam?
chcesz do niego dołączyć, to idź. Nie, jasne, jasne, wcale nie chcę dołączyć, już idziemy, tak, no. Prawda, już idziemy. O, ciekawe, co ten gość tam w ogóle, kurwa, siedzi. Może go podpytam. Słuchaj, Hermano, ja wiem, że wy za bardzo nie lubicie, jak się wam zadaje pytania, ale... To bardzo dobrze, wiesz, nie lubimy pytań. Nie, mamy, no ta, mamy taką dewizę, że im mniej wiesz, tym krócej przesłuchują. No co, tak tak... Nie no, po prostu tak spojrzałem na tego gościa w tej klatce i tak się zastanowiłem, kurwa, co mu się takiego odpierdzielić, że wyglądał na takiego zniszczonego przez życie i widać może... Pierdolił się w nasze interesy. Raz razem i go, pokażę wam, jak to wszystko powstaje. Najczystsza koka, kurwa, na świecie. Najczystsza, czy ile procent? Sprawdzisz, to się sam przekonasz. Patrzcie, kurwa, na tak się robi pieniądze, tak się, kurwa, robi pesos. Słuchaj, no ja wiem, że za dobrze nie sprycham po hiszpańsku, ale obejrzałem... Trochę offroad. Cały serial... Wow! Wow! O, nie masz... No, widzisz ten masz? Całkiem nie za tabryczka. Który masz? A, widzę, rzeczywiście, widzę. O, mamy własną sieć komórkową. Żeby nikt w billingi na mnie zaglądał. O, czy kręcę. Nowa cywilizacja. No wiadomo. Trzeba jakoś sobie radzić. Ej, tu się tyle dzieje, że teraz mieliśmy soku. Problemy. Na Kubie. Ścigali wszystkich. Więc było trzeba znaleźć naszą oazę. Ta, oaza, oaza. Gracias. A, to tutaj macie główną siedzibę, tak? Gdzie jest Don Padre? A, dokładnie. O kurwa, to co, to Jasmine? A ty się jeszcze ich nie pozbyłeś? Wysiadam. No si. I czemu oni jeszcze żyją? Słuchajcie, co? O kurwa, nie, nie, o kurwa, patrz. Dobra, trzeba się upewnić. Kurwa. Szefa. Zachowuj powagę, zachowuj powagę. Wiem, co to jest niebezpieczne, ale... Dajcie mi chwilę, dajcie mi chwilę. Dobra, mu kogo jesteś następny? Dobra, niech ktoś mu pomoże z tymi ciałami. Jedna osoba niech pomoże. Słuchajcie, jak wyjdziemy do środka, będziemy musieli znaleźć chwilę, żeby porozmawiać i wam coś przewinę. Sekunda. Tylko musimy wyczuć moment. Si. Ale jak to? Gdzie jest nasze pumaki? No to jest niemożliwe. Puma! To jest niemożliwe. Puma. Tak, ja widziałem tą pumę. Cześć. No nie wiem. Dobra, już się robi. No to nie pora na podrywy. Szybko do mnie. Wszyscy. O, jasne. Wy nie, kurwa. Dobra, słuchajcie. Zy, tranquilo. Dobra, teraz cicho, posłuchajcie. To jest jakieś pojebane, kurwa, miejsce i musimy stąd zawijać, ale kurwa... Nie powiedzieli, że mnie tu zostawią. Nie możemy tutaj być dłużej, skończymy kurwa jak oni. Zobaczymy, co oni mają nam do zaoferowania i będziemy musieli ich jakoś umiejętnie opierdolić. Wydaje mi się, że będziemy musieli się podzielić na kurwa dwie grupy. Jedni będą musieli pajerować, a drudzy w pewien moment kurwa styknąć na chwilę. Będzie trzeba uprowadzić jednego z nich kurwa, zajebać kurwa, zapnąć go gdzieś, przebrać się za niego, zawinąć furę. Co? Ty się kurwa, daj mi pomyśleć, no pomyślałeś do chuja, bo to się robi zbyt gorąco. Powinien mieć jedną z fur. Mamy kiedyś spróba szefa, kurwa. Nie da rady, szefa. Widzieliście tego gościa, który był kurwa za tymi kratami? Jakie kraty? Aj, tak widziałem. Tego kurwa całego milionera. A nie możemy po prostu zgodzić, że na wszystko już nigdy tu nie wrócić? Ej, a może go uwolnimy? Słuchaj, właśnie o tym myślałem, że kurwa ja bym stąd jak najszybciej zawinął i uwolnił tego gościa. Ale kurwa, jak to zrobić, to trzeba wyczuć jakiś odpowiedni moment. Oni nas cały czas mają na celowniku. Kurwa, spierdolili. Kurwa, on nawet nie będzie w stanie się ruszać, kurwa, co dopiero nam pomóc, chuj w tego facet. Czarny biznes, kurwa, biznes, kurwa. Nie, jadę, z tamtej strony. Nie, no tak, może być moment na biznes i moment na uwolnienie tego gościa, ale... Puma idzie! No tam, za krzakiem jest. Nie, spokojnie, zachowujcie się jakbyście byli swoi, przecież ona chyba nic wam nie zrobi, prawda? Słuchajcie, czy zawijamy stąd teraz, czy kurwa, czekamy jeszcze? Ja na chwilę poczekam. Jak szefa chce dotrzeć do miasta? Nie umieć latać, ani... Dobra, słuchajcie, to auto jest chyba odpalone po prawej, prawda? Zawijamy stąd, dawajcie! Nie, oni wracają! Vamos! Gdzie vamos?
coś dzieje. Nie interesować się. Puma! Puma! Nie no, nie, ta puma się bawię. Nie, dobra, 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 zwoń z tego samochodu! Puma! Kiedy, kiedy? Ona nas nie zje! Znaczy mi za uszami, to wam nic nie zrobi. Ta, jasne, jasne. Kiedy, kiedy? Kiedy, kiedy? Ładna całkiem kociak. Ale rękami tu nie. Mów, nie mów, nie mów. Dobra, idzie się za... Dziwnie mruczeć ona na mu kuku. Co na mnie? Ja to muszę moment wyczuć. Ma zestresować mu kuku. Szefie, a gdzie teraz idziemy? Co z tym interesem narkotykowym? Spokojnie, wszystkiego się dowiecie. Jakiś problem? Do wozu. A, do wozu, jasne, jasne, jasne. Co z tobą, kurwa, do roboty? Wow! Nie, roboty. Ta. Cholera jasna. Wow! Wow! Nie, nic nie jest, nic nie jest! Dobij go. Żyjesz! Kurwa! Tranquilo. Czekaj, zawijamy z niego wszystko i spierdalamy stąd! Oni tu się zapią, tranquilo. Mógł za kierownicę, szybko. Słyszę pumę, słyszę jebaną pumę! Słyszeliście to? Siadajcie do samochodu i spierdalamy stąd! Do samochodu, za kierownicę. Puma! Dobra. Spierdalamy stąd, mam dwa gnaty! Mukuku, daj pokierować Mukuku! Szybko, jadą, na kładzie, szybko! Jadę na kładzie. Daj go, kurde... Może ukryjemy jego... Właśnie, trzeba go ukryć, kurwa! Ukryjmy go! Czekajcie chwilę, chodź Mukuku, pomóż go przenieść! Dawaj za ręce, Mukuku, i go niesiemy! Kurwa, mać, wiedziałem, że tak będzie! Szybko! Puma! Dobra, słuchajcie, nie musimy chyba się poruszać tym samochodem, mi się wydaje, bo będzie kurwa naznaczone to, że my jesteśmy. Rozjedź on! Gdzie jest Puma? Przejechałeś ją właśnie. O kurwa! Ta Puma jest pod autem! O kurwa, mać! Uciekaj, jedź! Kurwa, dobra, chuj, zabijamy stąd! Ktoś jechać za nami, szefa! Szybko, rola! Dawać klamota, żeby mieć czego się strzelać. Ronaldinho, weź to! Znowu odjebaliśmy! Dobra, słuchajcie, jedziemy po tego chłopa i spierdalamy stąd! Oj, jak spierdalamy? Samolota, czy łódka? Kuku, zamknij się, bo nie wiem, gdzie była ta chałupa! Lepiej mi powiedz! Nie tutaj! No. Moja głowa. Zaraz ze mną leje. Tego za nami jedzie, co robimy? Jadą za nami, kładź za nami. Jest prosto. Cały czas prosto. Uderz w niego. Cicho. On może nie. O kurwa, strzelają do nas. Macie inne ognata. Trzeba dać givery. Masz gnata. Strzelać? Napierdalaj! O, mamy mały problem! Co my się wjebaliśmy? Ja wiem, że nie ma na podbarze, ale boję się jak mi półnek odpalić. No nie! Nie! Dobra, chuj, zatrzymujemy się tutaj, musimy się napierdalać, rozumiecie? Ale my nie mamy broni, tylko jedno. A tak, ja mam jednego gnata, zaraz wszystko załatwię! Głowę w dół! Szefa mu kuku, głowę w dół! To naprawdę to jest! Do tego pomieszczenia dawaj, żebyśmy uciekli. Dobra, osłaniajcie! Spróbuj mu kuku to przestrzelić, niech Ronaldinho to przestrzeli, ja będę osłaniał! Spróbujcie otworzyć, kurwa, tą pierdoloną bramę! Dawaj, tranquilo, pendecho! Kurwa, nie mam amunicji, mam straszaka! Chwilę, muszę przeładować! Kurwa, mać! Mam małe problemy! Spierdalamy stąd! Bierz go za łapy! Bierz go za łapy, mu kukuj do samochodu! Raz! Strzelaj!
Nie mam amunicji, nie mam amunicji. Spokojnie, zawijamy stąd kitę. Jedź. Kurwa. Trzeba umieć latać. Do wody, cokolwiek. Nie, do wody. Musimy odnaleźć tamtą łódź, którą przejechaliśmy, skoro sobie cel. Ten samolot cały. Albo samoloty. A umieć się na ten samolot. Ja umiem. Dobra. Co? Zobacz, kurwa. Nie. Dostałeś po kuku? Nie, ale łeb obić sobie, kurwa, ten dach. Kurwa, poprawię mu samolot, ale chyba tam na końcu też jest. No, być na końcu. Nie mam odwrotu, słuchaj, bierzemy chyba ten biały samolot, prawda? Ale pójdziemy przed niego? Nie, do tego wejdziemy chyba. Do tego. A jak dobra. Ja mam tu nakręcić? Siadasz pierwsza. Jak po strasę. Ja nie oglądałem, nikt straszył. Słuchaj, Buddy wchodzi pierwsza, spierdalamy stąd. Jest otwarte? Zamknięte. Otwieram. Łódki. O nie, dostaję. O kurwa. Nie, krwawie. Do łódki. Nie wiem, czy ja dotrwam. Najwyższy mi Ronaldinho będzie strzymał. Mam jakiś banasz. Kurwa, nie. To nie może być koniec. A ty to kto? Życzeń. Jak mam przecież się kurwa kwałem, bo dostałem! Tam jest jakaś pełna po obrajców! Co się dzieje? Masz badasz, Ronaldinho? Proszę cię, masz badasz! Łapać kurwa! Dobra, zajmę się nimi! Masz badasz, Ronaldinho? Ronaldinho, masz badasz? Tylko jeden miał. To nie może być koniec! Kurwa! Do łajby! Trzeba dopłynie do łajby. Tak, spłynę! Kurwa. Siadaj. Nie możesz sobie to zabić! Dobra, pój! Powolutku! Powolutku, jedź! Jak już łapie. Kurwa, tam był jeszcze jakiś garno, który nam próbował pomóc. Nie wiem, kto to był, chyba jeden z tych pracowników. Szefa, wsiadać. Usiąść wygodnie. Już. Czekaj, zatrzymaj się, Madi, na chwilę. Madi się. Dobra, spierdalamy stąd. Dobra, na widzę. Ja mam badaszu, ale mam kokę. Jedź, pój wprost. Chyba bardziej pojebanej rzeczy nie przeżyłam nigdy. Wpadnij ta koka. Ci ludzie byli jacyś ściernięci. W ogóle ten gość, którego wzięliśmy ze sobą, on żyje, on nie dostał. Kuku, sprawdź go stan. On pluje krwią chujosa. Opluć mnie tu całego podłogę. Tu mam płynąć, czy jest jakiś ląd? Kurwa, chujoso, zacznij przed ten mówić. Przed nami jest ląd. Płyń. Gadaj coś, kurwa. Zaraz zacznę życie, żeby ci tu poratować, a ty kurwa mi tu pluć. Kurwa, szefa. Spokojnie, ja sam nie wiem, co się stało. My mieliśmy co robić, w kurwę siana. Skupcie się. Porwaliśmy jakiegoś milionera. Muszę obać miał jakiś siano. Ale ale martwię się o siebie, dostałem kurwa kulę, zajebałem dwa pasy koki. Kurwo, zacznij coś mówić do chuja. Zostaw go, bo kuku, on był kurwa więziony pewnie długo czasu, gość nie ma siły. Gdzie mam płynąć, Bo tutaj jest tutaj nawigacja na tym, chyba jest. Prosto! Widać miasto! Słuchaj, gdzieś tutaj będziemy musieli wypłynąć. Tu są doki chyba, nie? Ale na prawo od doków, tam na tej plaży jakoś, wejdziemy na górę, niedaleko El Muro. Tam powinniśmy znaleźć jakiś pojazd. Znaleźć. Myśmy odpierdaliśmy z wyszaj, co zrobiliśmy dobrze. No, zobaczymy, kurwa. Zobaczymy, kurwa, oni nas znaleźć. Oni wiedzieli, jak... Olamigo, jak wytrzymasz? Gdzie jestem? Na wolności, kurwa! Na wolności, chujozo! Kurwa! No bo tutaj na prawo, na tą plażę, spierdalamy stąd! Tu jest jakieś wejście na górę! No, jest! O kurwa! Dobra, chodź mu, kuku! Do lądu trzeba znaleźć furę! Szefa, ciężko mi, kurwa! Też się daje radę, słuchajcie, biegnijcie pierwsi, jak nie dostaliście i znajdźcie jakiś pojazd! Mógł nie dostać, całe szczęście. A znacie jakiegoś zaprzyjaźnionego medyka, lekarza, który może nam pomóc prywatnie? Zajdź ty, stary. Mógł nie znać, ale... Tam jest samochód, są samochody! Ja nie mam telefonu. Kurwa, masz!
Ej, stop! Albo nie, zwracamy na ciebie uwagę, trzeba się gdzieś schować. Chodźmy do tego hangaru. Ja mam zaprzyjaźnionego taksówkarza, to może zadzwonię. A masz telefon? A właśnie nie ma. Ja długo tak nie wytrzymam. Trzeba wymyślić jakiś dobra, plan. Dobra. Idę w stronę miasta. Wezmę pomoc. Nie dostałaś? No spróbuj. Nie. Wezmę jakąś pomoc. O. Słuchaj. Zostawmy tutaj na razie tego gościa i musimy ogarnąć jakąś pomoc, kogokolwiek kto po nas przyjedzie, bo jestem całkiem niezły w kradzieży autko. Jak zostawić gościa? Jak zostawić gościa, kurwa? To po co? I on spierdoli ci to wszystko, pójść na marne? Kurwa, nichuja, nie zostawiać go. Mokuku. W takim razie przepilnuj go, ja pójdę w stronę miasta, może zobaczę cokolwiek. Zaczekaj. Dalej im przeciekam z tą konsulą, ale przynajmniej trochę mniej. O kurwa, puma? Szefie. Tam jest puma, tam jest puma, bo mi się coś wydawało. Nie, tutaj auto, chodź. Gdzie jest to auto? Jest. To niech może szef jedzie z Mukuku i tym chłopem, a my sobie ogarniemy. Słuchaj, zrobię tak, zaczekajcie tam wszyscy, ja pojadę do apteki po przeleki żywulowej w Mandasę, zaraz przyjadę. Dobra. Kurwa! Dobra, zmieniaj. Dobra. O kurcze, przebiegam z pomocą. Szybko na szpital, już dwa razy nam strzelił. Fuck, wy nie potrzebujecie bandaży leków żywulowych, cokolwiek mogę wam dać. Nie, jedźcie w trójkę na szpital, ja zostanę z chujozą. Tylko żeby na pewno ci się nie stało, masz kopyto, jakby co to strzelaj do każdego go na podcast. Dobra, dzięki. Słuchaj, jakbyś się stawiał, to wezmę mam mu zrobić. Tylko go nie zabij, masz telefon jeszcze w razie włodem i ja pojadę kupić kolejny. Nie wiem co z takimi robić. Niech żyje Ronaldinho, niech żyje. Żyć kurwa, tylko on traci dużo krew szefa. Nie wiem czy to dobry pomysł jechać do szpitala kurwa. Mógł mieć na sobie kopyto. Mokuku co? Mógł mieć kopyto. Kopyto? No przecież masz kopyto, durniu, żeby najwyżej kogoś odpierdolić. No kurwa, ale mógł nie mieć koszulę i gdzie schować to kopyto kurwa? W samochodzie. Nie, szefa niech weźmie. Pójdzie z Ronaldinho do szpitala. No, szefa się nie pokazywać tam, żeby nie... Ta. Dobra, to ja z nim pójdę do szpitala. I ty mi dasz te kopyto. A ty zostaniesz w samochodzie, bo kuku już nie stracę, bo kuku. Siła! Siła, no, ale... Kuku siła, ale nie chcę stracić kolega. Spokojnie, bo kuku. Ronaldinho to przeżyje. Kurwa, Ronaldinho, słyszysz mnie? Rusz palcem, kurwa, jak mnie słyszysz. Nie. Ja go zaniosę. Pilnuj auta. Mógł przejść na kierowca zaparkować. Dobra, kopyto mam, okej. Halo. Mój znajomy walczy o życie, potrzebuje pomocy. Jasne, już zabieram na noszę. Proszę, pomóż mu, bo ja go nie chcę stracić. Spokojnie, nie stracić. Możesz zrobić swój mocy dwoje. A ja zaczekam w windzie. A telefon. Słuchaj, przesiądź się, musimy szybko pojechać po telefon. No. Mógł tak myśleć, ale nie chcieć zostawiać szefa tutaj. A co z Maddy być, słuchaj, może właśnie zostawimy Ronaldinho, nie będziemy czekać na szpitalu, tylko po prostu pojedziemy po telefon i teraz po Maddy. No. Tak będzie chyba najrozsądniej. Tak. Całkiem. Mógł się dzień później podziękować, jak ona się dobrze opiekować Ronaldinho. Gdzie oni być? Okej, są. Wszystko okej? Nic wam nie jest? Tak, jedziemy gdzieś. Okej, zawijamy stąd Ronaldinho i teraz przeprowadzają na nim operację. Zawijam do samochodu. Wsiadaj. Spokojnie, Mokuku. Rozmawiałaś z nim też, Maddy? Kim ty w ogóle jesteś? To jest John, pierdolony John. John, nie bój się, uratowaliśmy ci życie, my nie chcemy tobie nic zrobić. My po prostu tam przejechaliśmy, bo byliśmy z przypadku. Myśleliśmy, że możemy trochę zrobić forsę, ale jednak przeliczyliśmy się na tym i trafiliśmy w jakieś pieprzone miejsce szajbosów. Ja wszystko wynagrodzę. Proszę, nie róbcie mi krzywdy. Głowy. No, lepiej, żeby ty wynagrodzić, bo jak Ronaldinho przez ciebie się przekręcić, no to ty kurwa marnie skończyć. Mógł ci obiecać chujoza. Co racja. Słuchaj, ona, skąd ty w ogóle jesteś? Jakby... Może byś opowiedział coś o sobie, cokolwiek, bo nie wiemy jakby w ogóle na czym stoimy. Ja bym chciał ci bardzo pomóc. Jestem z miasta, prowadzę teraz...
A skąd ty byś takie? Jak ty się... Słuchajcie, wiecie co, pojedziemy na moją awaryjną chałupę i w sumie tam wszystko obgadamy. Zaczekamy też na Ronaldinho, może się w końcu wybudzi. O, Madi! Słuchaj, o, dałabyś mi tego podko... Tak. Muszę ci zająć, jesteś raz goście. Może herbatki, kawki, herbatki, może co? Szefa, co ty byś taka miła? Herbaty, się napiję. Co kurwa herbaty? Siadaj na dupie! Jakie kurwa herbaty? Jakie kurwa to? Bukuku! Ujebać się tam! Zestrasz go trochę! Kurwa! Z cytrynką czy bez? Kapiszy? Z cytrynką! Kurwa kapisz! Jaką kurwa cytryną? Kurwo! Jaką kurwa cytryną? Kapiszy kurwa! To będzie herbatka z prądem. Pipi i to na raz. Szefa, co ty kurwa, szefa, udawać jakiegoś miłego kurwa, jak tu groźnego. Szefa, psuć mi całe przedstawienie do chuje. Spokojnie, Mokoko. Nie denerwuj się. Zaraz on się napije herbatki z prądem i zaraz pogadamy. Słuchaj, nasz kurwa przyjaciel może zginąć w walce o życie teraz w szpitalu. A to wszystko kurwa twoja sprawka, bo chcieliśmy cię uratować, rozumiałeś? Gdybyś nas nie zagadał wtedy, gdy oprowadzał nas ten paskudny szmijogat, po tej całej pieprzonej wespie, to nie byłoby takiego problemu. Przepraszam, no tak... jest twoja nagroda. Czy mi kuku powiedzieć? Gadaj, kurwa. Ja mam pieniądze, nie stać i je wszystko skupię. Przepraszam. Oka sobie ty nie odkupić. Czekaj, co ty masz? Mam pieniądze, jestem milionerem. Ja to wszystko odkupię. Jeśli ty pieniądze miałem wynagrodzą tego, że... Nie, przepraszam. Słuchaj. Lepiej gadaj, gdzie masz te kurwa siano! Wszystko jest pokrywane. Sam nie mam tego dostępu. Co ukrywane kurwa? To odkopać to kurwa! Odkopać! Ale powiedz mi lepiej, co ty żeś zrobił tym ludziom z tej pobieprzonej wyspy, że ci najpierw uwięzili, co? Bo to też jest dobre pytanie. Pożyczyłem od nich trochę pieniędzy. Wszystko oddałem, nawet więcej niż powinienem. Oni zaczęli żądać więcej i więcej. Oni wiedzą, że ja mam pieniądze. Oni wiedzieli. Kurwa, interesy pewnie narkotykowe, co? Oni wiedzieli, że ja mam pieniądze. Podawali się... Skąd miałeś, kurwa? Opowiadaj, śpiewaj, kurwa! Fyla, chwyla. Morda! Śpiewaj, kurwa! Ej, Mokuku! Ej, spokój się! Mokuku, nie zapominaj się! No gdzie morda do Madi, co? Szefa, mój brat from another mother leży w szpitalu. Ale ja mam teraz, poważne pytanie do pana. Czekaj, Ronaldinho mnie dzwoni, chyba przeżył. Tak? Tak jest, Ronaldinho. Halo? Czy jest? Wierzyłem telefon do ochroniarza, że jestem już pod szpitalem. O kurde, za szczęście, jadę po ciebie, zaraz będę! O! Szpać! To policja ma takie radiowozy? Nie wiem, ma. O, wylizałeś się z tego, pamiętasz cokolwiek? No coś pamiętam, pamiętam, że biegliśmy. Nagle dostałem. Byliśmy jakimś rankarze i się obudziłem w szpitalu. Słuchaj, to tak w skrócie, udało nam się spierdzielić z tej wyspy i mamy podobno jakiegoś milionera w chałupie, który powiedział, że ma zakopany gdzieś jakiś kurwa skarb! Zakopany skarb, co? Śmierdzi mi, co? Kiedy zakopany, czemu milioner miałby mieć zakopany skarb? Nie mam pojęcia, dlatego jedziemy go przesłuchać. Dopiero to jest świeża sytuacja. Widziałem, że za go pomóc. Każdy się to przyczepia, papierkowe roboty są szefa, ciężkie. Szefa, kurwa, my tu mały wywiada przeprowadzić. I słuchaj teraz. Ronaldinho! Musisz tej kurwie chcieć drugie oko wydłubać. Dobra, kurwa. Usiądź sobie, usiądź. Szefa. No to ta chujoza, jebana, co tu leży. On się boi, mu kuku jak chuj, ale to tam mniejsza o to. On inwestować w jakieś firma. On mówić tak, że Binko i tak dalej. I on, my właśnie się wyśmiać z niego, że kurwa, przecież to Binko to być kurwa sklep dla żuli, nie? I on powiedzieć tak, ale Binko przynosi miesięcznie z 400 tysięcy dochodu. No i mówić tak, to kurwa przepisujesz tą firmę na szefa i chuj mnie to obchodzi, ale roz! Chyba, że on nam po prostu zapłacić jakaś zajebiście wielka suma jednorazowo i my się nie znamy, nie? Co szef myśli? Wiadomo, że ja tu jestem od myślenia, ale opinia szefa też być ważna, nie? No tak, ale... słuchaj, nie wiem, czy się nadaje akurat do pracy jakiegokolwiek biznesu, ale mógłbym czytać jakąś jedną sumkę, bo żeśmy kurwa ci uratowali życie, chujazo! Oczywiście, ja wszystko zapłacę, ja mam pieniądze, dam wam. Kurwa, już to słyszałem.
Mam jakieś pierdolone déjà vu. Ty, a ile w ogóle ci tam trzeba, licząc, a? Nie wiem, nie potrafię się określić. To zasadzie, że jest zapuszczonego. Masz załobę za paznokciami, brud w pępku i pewnie łupy w usach. Zdecydowanie za długo. Słuchaj, ja ci dam możliwość tutaj wzięcia prysznicą, doprowadzenia cię do społeczeństwa, zmiany ciuchów, przemyśl sytuację i powiedz nam co i jak, co? Oczywiście. No słuchaj, masz łazienkę, tam za ścianą. Tam o. Ale ruchy, kurwa. Ciekawe, co będzie miał do nas. Dobra, kurwa, upierdolił tutaj całą... Jak on nam nie pokazać, nie? Albo pokazać źle. No to, kurwa, o. Oko to pierwsza rzecz. Ja powiem szefa tak, ja bym poszedł jednak w ta firma, bo to być stały przychód, a nie jednorazowy, kurwa, skok. Stary, ale to jak się nagle, wiesz... A tam co, daj spokój, ja tak nagle firmę przepisuję, policja się tym zajmie. Ja wolę wziąć pieniądze albo cokolwiek, co on tam ma i zapomnieć o sytuacji. Przywiążę go tutaj do grzejnika i pojedziemy to sprawdzić. No, tranquilamente. Kurwa, co jak nas te kurwy znaleźć, bo my tylko tak o pieniądzach, o przyszłości, o nagrodach, nie? A my, kurwa, mamy, że tak powiem, za dupą tych kartelowców zajebanych. I co teraz? No to jest właśnie druga sprawa, to jest właśnie druga sprawa, ale jakbym ja dopiero zaczął o tym myśleć, kiedy rzeczywiście ten gość pokaże nam, czy ma coś wartościowego przy sobie. Za dużo rzeczy na nasze małe głowy. Najpierw zajmiemy się jedną sprawą, a dopiero drugą obgadamy. Tak mi się wydaje. O, wyszedł. Siadaj, przyznamy. Opowiedz coś więcej o tym, co masz pokitrany gdzieś w mieście. Nie interesujemy się tym biznes, a bardziej zapłata za to, że ci uratowałem życie. Poza tym będziemy mieć pewnie niemałe problemy. Słuchaj, jak ty nam pomożesz, zapominamy o sobie i ostatni raz się widzieliśmy, rozumiesz? A jeżeli cokolwiek wyjdzie, żeśmy ci pomogli, to uważ mi, dopadniemy ci do dupy. Czego potrzebujecie? Jakiejkolwiek zapłaty. Podobno jesteś nieźle kasiasty, tak przynajmniej tam ci mówili. Żeśmy tobie uratowali życie, rozumiesz? Tak, oczywiście mam pieniądze, ale to nie jest takie proste i nie mogę sobie wspomnieć, gdzie to wszystko jest schowane. Kurwa, to o czym ty kurwa pamięciasz, bo że ty kurwa głowy zapomnieć do chuja. Przepraszam, nie spałem od 3 dni. Spokojnie, Mugugu, spokojnie. Jakąś wskazówkę, cokolwiek pamiętasz, coś ci zostało tam z tyłu głowy? No pamiętam, że zakupywałem różne rzeczy, nie wiem, pieniądze. Jakieś tam bronie, żetony. Ale jakaś gdziekolwiek wskazówka, gdzie możemy tego szukać? Jak możemy ci zaufać, że w ogóle nas nie okłamujesz? Musiałbym sobie przypomnieć. Jestem zbyt zmęczony, żeby cokolwiek myśleć. Czego potrzebujesz ogólnie? Musisz się przespać, cokolwiek? Jestem zbyt zmęczony, żeby cokolwiek sobie przypomnieć. Potrzebuję odpocząć. Słuchaj, zostawimy cię tutaj i zamkniemy chałupę. No, oczywiście. Zregenerujesz się i wrócimy tutaj niedługo. A jak wrócimy, to mam nadzieję, że już będziesz wiedział i pamiętał cokolwiek, rozumiesz? Kielem! Oczywiście, mogę prosić jakikolwiek telefon, żebym mógł sobie przygotować wszystko. Słuchaj, ale telefon do czego ci jest potrzebny? Do moich wszystkich kontaktów oraz wszystkich rzeczy, które mam poukrywane. Kurwa. Czekaj, a jak ty sobie wyobrażasz z mojej strony, że ja ci dam telefon i cię tutaj zostawię? Nie wiem. A co jeżeli zadzwonisz na policję, co? Uratowaliście mi życie, błagam, ja naprawdę. Ale jeżeli damy ci telefon nasz, to i tak nie będziesz miał kontaktów. To co za różnica? No ale tak, pamiętaj jakiś numer, co? Spokojnie, ja jestem na takie sytuacje przygotowany. Tu masz telefon, tu. No to no nie dawaj mu jeszcze, no kobieto. Słuchaj, co potrzebujesz? Coś do jedzenia, jakieś nowe ciuchy, cokolwiek ja ci mogę kupić. Możesz się tutaj też przespać na kanapie, damy ci trochę czasu. Ja bym się przespał do jutra, bo nie dam rady, jestem zbyt rzęszczą, żeby cokolwiek przespał pamiętać. Przespał do jutra, okej. Okay. No dobra, to zrobimy tak, ja cię tu kurde zostawię, chałupę zamykam. Ale nie dam ci telefonu. Przyjdę tutaj o odpowiedniej godzinie jutro i masz być ready. Pojadę teraz po żarcie, bo wszystko co ci jest potrzebne do regeneracji. Kupuję ci trochę leków. W sumie te leki to mam już przy sobie. W sumie żarcie też mam w lodówce. Zostawię ci tutaj na 24 godziny. Zregeneruję się tutaj. Oczywiście, dziękuję. A jak tak ciebie jest... tu nie mać, albo strzelić kurwa na policję z ucha, to ty kurwa o tego. Rozumiesz? Tak jest, proszę pana. A teraz pokaz siła. O, siła! Dobra, powiem tak, zamywamy się stąd, zamykam ci tutaj. Jak cokolwiek, kurwa, zrobić na moją kamerę i wszystko. Jesteśmy na łączach, ja tutaj przyjdę. Oczywiście, tak jest. No. Zamywamy się stąd. Ale powiedziałem, co? Dobrze, mu kuku.
Dobra, trzeba się śmiało ogarniać i rozdzielić teraz na mieście, kurwa, żeby nikt nas nie złapał. Mogą być problemy, kurwa, z kartelem. To będzie nieuniknione, znając życie. Słuchajcie, porozwożę was, ja sam muszę się na chacie skitrać i przebrać. Kogo pierwszego?